W czerwcu 2022 roku Baby Camera zarejestrowała dziwne zjawisko, które stało się viralowe na TikToku. Zresztą zobacz sam. Gdy rodzice zobaczyli nagranie, byli przerażeni, gdy zauważyli kilka palców dotykających łóżko dziecka. Chociaż początkowo wygląda to na zwykły fake, to drugie nagranie z innej nocy pokazuje rodziców śpiących w pobliżu łóżeczka. Możemy zobaczyć bardzo małą przestrzeń między łóżkiem a ścianą, więc byłoby to praktycznie niemożliwe, aby ktoś się schował i wciskał dłoń przez szczebelki. Z innego kąta możemy zobaczyć, że coś próbuje popychać materac do góry. Możemy zobaczyć coś dotykającego po raz kolejny materac dziecka i znika w momencie, gdy tylko ojciec się budzi i rozgląda po pokoju. Jeszcze inne nagranie pokazuje coś, co wygląda jak dwie bezcielesne dłonie będące pod łóżkiem. Kilka nocy później udało im się zarejestrować jeszcze bardziej niepokojące zjawiska. Na ścianie możemy zauważyć poruszający się cień oraz dłonie pod łóżkiem. Jak myślisz, czy rzeczywiście w tym domu dzieje się coś dziwnego, czy to tylko zwykły fake, aby zdobyć trochę popularności w internecie? Daj znać w komentarzu. Drugie nagranie również zostało zarejestrowane w czerwcu 2022 roku. Użytkownik YouTube Supranatural zarejestrował niesamowitą aktywność za pomocą kamery bezpieczeństwa. Jak widzicie, jedna z zabawek zostaje przez coś pociągnięta. Jednak 19 czerwca kamera zarejestrowała coś bardziej przerażającego. Możemy zobaczyć krzesło, które odchyla się do tyłu, a następnie wraca z powrotem do pierwotnej pozycji. Autor nagrania informuje, że tej nocy nie wiało, więc zapewne nie był to wiatr. Pozostaje pytanie, co to było? Trzecie nagranie pochodzi z TikToka od użytkowniczki Apetrus. Nagrywa ona na parkingu w pobliżu lotniska LAX i rejestruje dość dziwny glitch. Kobieta widzi swój samochód tuż przed sobą, ale gdy schodzi niżej, dzieje się coś dziwnego. Okay,
I'm gonna freak the fuck out in 2 seconds. 2 fucking seconds. Okay. I parked on floor fucking 5, okay? I could have swore I parked like in one of these. No. And then I like did my little key thing. All my shit's over there. Actually, I don't know where I left it. Great. Anyway, my car is right fucking here, okay? Brady is right here. Down, okay? So this is up. This is up. So if I just kept going and took a little turn over there, you go up and it's there. So you would assume this means down, right? Okay, don't move, Brady, don't move. So I'm going down. I'm going down. You will not believe how many times I've gone up and down this fucking floor, okay? We're going down. I'm sprinting now, okay? Watch, because look, look what happens. Look what happens. Where are the cars? Where's my fucking car? Where is he? Kobieta informuje nas o tym, że kilkukrotnie biega tak w górę i w dół i za każdym razem, gdy jest nieco niżej, wszystkie samochody znajdujące się na parkingu znikają. W komentarzach wybuchła dyskusja i ludzie zaczęli tworzyć różne teorie spiskowe na temat tego parkingu. Zjawisko dość dziwne, jednak zapewne jest jakieś proste wytłumaczenie. We're going down. I'm sprinting now, okay? Watch, because look, look what happens. Look what happens. Where are the cars? Where's my fucking car? Where is he? Ostatnie nagranie na dziś zostało opublikowane na TikToku przez użytkownika LCCTV. Niestety pochodzenie tego nagrania pozostaje tajemnicą. Na filmie możemy zobaczyć kogoś spacerującego w nocy. Gdy przedzierają się przez ciemność, mając niewiele więcej niż światło kamery, które ich prowadzi, natykają się na coś, co wydaje się być kilkoma grobami. Chociaż jest to dość przerażające znalezisko, zobacz, co nagrali chwilę później. Za drzewa możemy zobaczyć humanoidalną postać, która wbiega na górkę, a następnie znika. Cokolwiek to jest, ma długie, chude kończyny, dużą głowę o dziwnym kształcie i wydaje się mieć szarą skórę. Wiele osób zaczęło spekulować nad tym, że być może jest to kolejna obserwacja Rejka. A ty co o tym myślisz?